Znajdujemy się na mogiłą powstańców styczniowych, którzy polegli 22 września 1863 roku w bitwie pod Ciernem. Wszystko zaczęło się od mojego nauczyciela historii, który zaraził mnie pasją do historii, do tej historii regionalnej. Bardzo ważne rzeczy historyczne działy się też tutaj w Jędrzejowie i w okolicach. Postanowiłem sobie pamiętać, żeby inni nie zapomnieli. Mobilizuję ludzi, szkoły, organizacje, stowarzyszenia do tego, żeby pamiętać. Co roku w rocznicę wydarzeń historycznych, kiedy mamy takie mogiły, zbieram wszystkie szkoły jędrzejowskie, stowarzyszenia, dzielę obowiązki. Ci, którzy mogą sprzątać, sprzątają. Ci, którzy nie mogą sprzątać ze względu na swój wiek, robią nam piękne wiązanki. Organizuję też takie rajdy upamiętniające bitwę powstańczą pod Ciernem, bo Cierno znajduje się w najbliższej odległości od Jędrzejowa, więc to jest taki nasz symbol tego powstania styczniowego. Marek jest jak ta lokomotywa, a my jak wagoniki i ciężko jest niekiedy za nim nadążyć. Oczywiście staramy się, ale ma fantastyczne pomysły. Ja w internecie znalazłem listę cichociemnych, znalazłem nazwisko Linowskiego, matka z domu Kosicka, więc mając jakąś tam wiedzę historyczną, skojarzyłem, że Kosiccy mieszkali w Nagłowicach. Jako cichociemny został rzucony do kraju, działał w strukturach Armii Krajowej w okolicach Łodzi. Kamień jest w doskonałej lokalizacji, dlatego że tuż w pobliżu dworu, na trasie takiej spacerowej do dębów upamiętniających czasy Mikołaja Reja, stąd ten kamień, nie da się go nie zauważyć. I to również jest ta wartość dodana. Chciałbym upamiętnić wszystkie bitwy i potyczki z okresu powstania styczniowego na ziemi jędrzejowskiej. Do tej pory wszyscy wiedzieli o Małgoszczy. Wielka bitwa, ale nikt nie wiedział o Ciernie, o Warzynie, o Goźnie, o Mierzwinie, o Rakoszynie, o Motkowicach, o Jakubowie. Kamieni pamięci mam 7. Zostały mi do zrealizowania 2. Opracuję taki szlak powstania styczniowego na ziemi jędrzejowskiej. Oczywiście niczego nie zrobię sam. Zawsze muszę mieć to wsparcie od tych społeczności lokalnych, od szkół, od nauczycieli, od burmistrza, który jest moim pracodawcą, który błogosławi mnie w tym, co robię. Marka znam od 18 lat. To oczywiście strażnik miejski. Nie jest z wykształcenia historykiem, ale pasję, którą ma wobec historii, to tej lokalnej, tutaj jędrzejowskiej, no to myślę, że mógłbym pozazdrościć nie jeden wykształcony z tytułami historyk. Marek zawsze jest jak wyrzut sumienia dla mnie, przypomina konkretna data, trzeba jechać tu czy tam, złożyć kwiaty, zapalić znicz, oddać honor tym, którzy walczyli po to, żebyśmy my w wolnej Polsce mogli normalnie funkcjonować. Nas kiedyś nie będzie, a ta historia zostanie, prawda? Jeśli my nie będziemy jej kultywować, nie będziemy o nią dbać, napisze ją za nas ktoś inny.